Dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jakieś 2 tygodnie temu powiedziałam, że wpadłam na bardzo głupi pomysł, ażeby zamienić sypialnię z pokojem dla Ośka. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. It was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What do we do? In every room you walk into, you're always setting the scene. I wanna hold ya, hold ya. We went out of the club and we started walking the streets. And then we stopped for a while and you said you wanna kiss me, me. Remember thinking, is this really happening, happening, happening? I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing on the streetlights on our way back home. Our way back home, our way back home. To znaczy, Leoś ma pokój teraz przy salonie, a my mamy tutaj, więc tak wygląda mniej więcej, się prezentuje. Niektórzy bardziej spostrzegawczy mogli się domyśleć po ostatnim filmiku, że tutaj jakieś to ułożenie tak nie do końca pasuje. Wydaje mi się, że jakby rozwiązanie jest lepsze ze względu na to, że Leoś bardzo często się w nocy wybudzał. Pominę już tutaj punkty paranormalne, gdzie wszyscy uważają, że w moim domu straszy. Ja już parę razy widziałam kogoś, kto przechodził. Natomiast chyba jest to bardzo dobry duszek, bo nigdy nie wystraszył dzieci ani nic. Natomiast były sytuacje takie, że Leoś się wybudzał, przychodził do sypialni spać i takie było, wiecie, zaprowadzenie, odprowadzanie, i to było w ogóle bez sensu. Natomiast z takich rzeczy realnych, to problem jest taki, ten pokój znajduje się pomiędzy naszą łazienką i tam za ścianą łazienką sąsiadów. Tutaj naprawdę jest bardzo głośno. Co więcej, Leoś ma też pokój, który jakby z tej strony jest pokojem, który jest na korytarzu. Więc każde trzaśnięcie drzwi na dole czy cokolwiek, to bardzo mocno tutaj słychać. Więc stwierdziliśmy, że faktycznie może będzie lepiej zrobić tak, jak w zasadzie miało być całkiem na początku, czyli te... Kurczę, 7 lat temu, tak, 7 lat temu, jak się tutaj wprowadzaliśmy, faktycznie miała być tutaj sypialnia. No ale stwierdziliśmy, a nie, ja byłam w ciąży już z Zoją, więc tak chcieliśmy od razu tutaj zrobić taki pokoik właśnie. No i wyszło jak wyszło. Natomiast można powiedzieć, że wróciło do pierwszego planu, czyli właśnie tutaj jest sypialnia, tam jest pokój Leośka. Dla niego plus jest taki, że wieczorem, kiedy czy jeszcze ogląda się telewizję, czy ja coś robię jeszcze przy komputerze, to nie ma czegoś takiego, mamo, i trzeba przechodzić przez całe mieszkanie, więc faktycznie jest to tyle fajnie, że on też jakby zasypia jeszcze, można powiedzieć, gdzieś tam w oddali z jakimś tam światłem, no bo czy telewizor gra, czy cokolwiek. No jedyny minus jest taki, że trzeba będzie troszeczkę szybciej wymyślić, i tutaj mówię celowo, wymyślić mu drzwi, żeby jednak gdzieś tam ten pokój był odgrodzony, ale mogę to powiedzieć po 2 tygodniach teraz już, że nie było ani jednej nocy, żeby on wstał, obudził się i przyszedł tutaj. Naprawdę wszystkie noce są przespane. Fakt, że tam pierwsze dwie po prostu przyszedł i chciał tutaj spać z nami. Natomiast faktycznie od samego początku, jak już zasypia, to po prostu wstaje rano, więc jest znaczna różnica. No ten pan, który tutaj nam chodzi, to faktycznie trochę mnie teraz stresuje, więc ja to z kolei jestem niewyspana, natomiast myślę, że jakoś temu zaradzimy. Więc, czy 3 dni temu strzeliło mi w plecach tak, że nie potrafiłam wstać?
Tak. Czy strzeliło mi na tyle mocno, żeby wybić mi wszystkie głupie pomysły z głowy? Nie. Więc zabieramy się dzisiaj za malowanie. Zabieramy się dzisiaj tutaj za malowanie i oczywiście jest mi niezwykle przykro, bo będziemy się żegnać z moją cudowną, kosmiczną ścianą. Natomiast no jakby w przypadku tutaj sypialni to ona już nie robi takiego wrażenia, tym bardziej, że na połowie niej jest telewizor. Plusem, tak mi się wydaje, jest to, że faktycznie było to malowane farbą, która była matowa, więc wydaje mi się, że nie powinno być większych problemów z przykryciem tego, no poza jakby oczywistym, czyli kolorem, czyli będzie trzeba być może to malować na dwa razy, natomiast ja wybrałam sobie, nawet nie wybrałam sobie, po prostu kupiłam białą farbę i pigment, bo oczywiście nie ma takiego koloru, jaki ja bym tutaj widziała, po prostu jeszcze nie stworzyli i nawet nie da się jakby wymieszać z tych farb, które właśnie są możliwe. Jak widzicie, tam jest jeszcze nad lustrem właśnie z telewizora Leośka, także robiąc taki bardzo szybki przegląd, to tak prezentuje się teraz sypialnia. Plusem jest to, że mogę sobie dodać jeszcze tutaj jeden kawałek szafy, gdzie też narzekałam jakby no w tamtej sypialni, że nie ma tej możliwości. A dla Leośka ta opcja właśnie spania w tamtym pokoju też wyszła dużo lepiej. No nie pokażę Wam teraz, pokażę Wam później, bo też będziemy tam malować. Ponieważ jakby jego meble pasowały się tam dużo lepiej niż te. To znaczy, też można jeszcze dokupić jeden fragment szafy, którą no bardzo bym chciała, żeby te kartony, co dzieciaki mają z pamiątkami, żeby je fajnie pochować, ale właśnie jakby no łóżko, bo głównie chodzi chyba o łóżko, jego łóżko właśnie wyszło dużo lepiej niż to nasze, które tam pasowało. Tutaj to łóżko też praktycznie tylko w jednym miejscu wyglądało dobrze, bo jednak cały czas się zastanawiałam i no muszę przyznać, że ta zamiana to była fantastyczna sprawa. Tu, dlatego że są wszystkie ściany jakby i kąty proste, można było bardziej się pobawić z meblami. Czy to jest idealne ułożenie? Może coś jeszcze będę zmieniać, natomiast jest naprawdę one dobre. W sumie już zmieniliśmy, bo na samym początku myślałam tak, że będzie się wchodziło, jakby będzie się patrzyło na telewizor, a łóżko będzie po drugiej stronie, ale no nie, to odpadało całkowicie, faktycznie po trzech nocach trzeba to było zmienić, bo no jakoś tak, nie wiem, no ja po prostu muszę czuć, muszę coś czuć, jak nie czuję, no to jest problem. Więc u Leosia przez to, że właśnie są z jednej strony komin, z drugiej strony komin, jemu przy tych jego meblach mniej gabarytowych nie przeszkadzało to, a mam wrażenie, że dużo lepiej one się gdzieś tam fajnie poukładały, porozkładały. I nawet z taką myślą, że właśnie za chwilę przyjdzie dużo większe biurko, że można jeszcze właśnie jeden taki segment szafy tam postawić. Naprawdę wyszło to całkiem spoko. Jestem w ciężkim szoku, jest tam mnóstwo miejsca jeszcze, co też dla mnie było ważne do zabawy, więc chyba wszyscy są zadowoleni. No jakby poza moimi plecami. Ale ogólnie myślę, że jest naprawdę dobrze, więc ja się teraz zabieram za malowanie. A kto je robił? Mama i Leo. I Leo. A ja cię nauczyłem je robić. A ja to jest po lewe. Okej, następnym razem. A z czym z cynamonem czy z wanilką czy coś takiego? Czyli cynamonem. Dzień drugi. No dzień drugi. Kto teraz maluje swój pokój? Ja. Ty? I jak ci idzie? Ja tam nawet maluję. I widzę, chodzi, bo ja sam maluję. A ty sam malujesz? Okej, okay, dobrze. A mama ten wajek ma po co? Tak, żeby postała sobie. Żeby on ze mną malował. No właśnie, to chodzi, żebyś nie pomalował sobie za chwileczkę nosa. Fajna zabawa? Tak. Tak? Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to nam się stanie tutaj jakąś tradycją, że ja się będę witać co tydzień z parasolką w ręku. No natomiast pada, niestety. I mamy dzisiaj poniedziałek, więc w tym tygodniu zaczęłam nagrywać troszeczkę wcześniej, bo zaczęłam nagrywać już
od soboty. I jak widzieliście, no już coś tam się podziało powolutku w kierunku dinozaurowego pokoju. Natomiast Leośka najbardziej chyba cieszyć będą drzwi, które się, mam nadzieję, tam pojawią. Na pewno nie teraz i na pewno już nie przed komunią. Natomiast pomysł jest taki, żeby te drzwi były ukryte. To znaczy, żeby nie było widać, że to są drzwi. Żeby nie było widać oczywiście z salonu, więc już dzisiaj idąc do domu, to już mnie wypytywał, kiedy stworzymy mu tą jego bazę, do której tylko on będzie mieć klucz. No, klucza nie będzie, żeby nie było. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś przyjdzie, to chciałabym, żeby no te drzwi tak nie rzucały się na pierwszy rzut oka, żeby od razu nie było widać, żeby były bardziej formą dekoracji, aniżeli taką funkcjonalną. Także tak, kochani, ja zmykam teraz odbierać dziewczyny, a mamy dzisiaj jeszcze w planie zebranie z Bianką. I to, co powtarzałam już tutaj milion razy, bardzo mi się podoba to, że zebrania są w takiej wersji indywidualnej. To znaczy, że każdy rodzic osobno, ale każdy rodzic przychodzi z dzieckiem. Czyli nie ma czegoś takiego, co było w Polsce, że pani sobie mogła nagadać, a później jej się przychodziło do domu i się okazywało, że jednak dziecko mówiło, że to nie do końca tak wyglądało. Także tutaj jest od razu w razie czego dyskusja na ten temat. Chociaż u nas jeszcze się na razie nie zdarzyła taka sytuacja, która by wymagała właśnie jakiejś rozmowy czy poruszania jakichś takich drażliwych kwestii. Raczej wygląda to w ten sposób, że po prostu przychodzimy, no wszystko jest okej, jakby super, do widzenia. Także fajne są te zebrania. Nie mogę powiedzieć, naprawdę stresowałam się tym bardzo. Jako jeszcze taka mama niedoświadczona, jak Zuzia szła do pierwszej klasy, ale jest dobrze. Oby było tak dalej. Podoba Ci się ten kolor, który wyszedł w Twoim pokoju? Mhm. Ej, koleś. Zielony i ziemi, zielony to robi się jany zielony. Dokładnie tak właśnie wyszło, no. A ja pomodową mam malowę, ale ja nie mam i lubią mi się ciemne. Oczywiście, że się robiło ciemne, dlatego że zawsze farba, jak jest mokra, to jest najpierw ciemna. Ona później dopiero jak wysycha, to jest jaśniejsza. To nawet jak na kartce malujesz takimi normalnymi farbkami, to też się tak robi. Że dopiero później jak wysycha, to jest jasne. I już teraz jest jasny, tak? Widziałeś dzisiaj rano? Czy nie patrzałeś w ogóle na ściany dzisiaj rano? Nie widziałeś? Masz tylko ciemnozieloną pościel teraz. I firanki z listkami. A wiesz, że te zasłonki, które masz właśnie z tymi listkami, to one były też wcześniej do Twojego pokoju kupowane? Jak miałeś taki pokój z dżunglą? Co był właśnie ten nosorożec i ta żyrafa. To jak byłeś taki maleńki babyś, to miałeś taki pokoik. Mogę Ci pokazać na zdjęciu dzisiaj, jak przyjdziemy do domu, okej? Okay? Tak? Nie, ja chcę tylko las. Ale nie mam, bo to mam na komputerze na zdjęciach. Nie mam tutaj na tym. Chociaż poczekaj, może odpalimy bloga i zobaczymy, czy są. Poczekaj. Zobaczcie, jak te tulipany się tutaj pięknie pootwierały. Niestety ten najładniejszy moment to już jest równoznaczny z ich rychłą śmiercią, więc no niestety. Ale wygląda to naprawdę świetnie i jak widzicie, siaty z Pepko. Ale nie poszłam po to, co jest w tych siatach, tylko poszłam po to. I niestety, ale muszę uruchomić moje kontakty, bo okazało się, że mają tylko 5, więc no potrzebuję jeszcze jeden, żeby był komplet. No i właśnie widzę to tutaj położone w taki sposób i na to talerz. Oczywiście, no jakby bez tego. O, tu proszę bardzo, macie dowód na to, że nie zawsze jest u mnie czysto, ale ja po prostu wychodzę z założenia, że lepiej działać prewencyjnie niż później sprzątać, więc po to są te wszystkie maty, podkładki i inne rzeczy. I oprócz tego kupiłam jeszcze jajeczka. I teraz tak, tutaj mamy jajeczka biało-czarne, ale to są jajeczka plastikowe, a mnie zależało na tym, żeby to były takie styropianowe,
ponieważ z tego będziemy też robić ozdobę. I jak widzicie, mam też żółty, fioletowy, więc będzie właśnie w takim klimacie, ale też stwierdziłam, że ładnie będzie wyglądać, jak będzie jeszcze coś odbijało. Czyli mamy zielony i żeby nie było smutno tamtym trzem króliczkom, które są w kuchni, to kupiłam jeszcze dwa takie zielone. Co prawda, no tutaj to one mi tak nie w kij, ni w oko już. Natomiast gdzieś właśnie na stole, tak je widzę, przy śniadaniu wielkanocnym będą ładnie wyglądać. A zielony to w gruncie rzeczy też jest bardzo uniwersalny kolor, więc wydaje mi się, że nawet za rok czy za dwa, cokolwiek sobie nie wymyślę, to ten zielony będzie ładnie wyglądać. Nawet może w korytarzu. O, właśnie, zaraz to przetestujemy, tylko żebym po drodze czegoś nie zahaczyła. No, myślę, że naprawdę też by to wyglądało bardzo ładnie. Co myślicie? Wydaje mi się, że naprawdę całkiem spoko. Co prawda ja bym to jakoś tak inaczej tutaj poukładała. Może w ogóle nawet bez tych jaj. Ale całkiem spoko opcja, nie? Także deal życia. I one były ten duży 4,50. Nie wiem, czy mi tu ostrzy, czy nie. 4,50, a ten malutki był za 3. Co do jajeczek, no to one były po euro 30. Te duże, a te malutkie też euro 30. Oto polityka. No i te moje cudowne podtalerze były za 7 euro za sztukę. No nie powiem, to jest mimo wszystko dosyć drogi zakup. Czekajcie, 30 zł. Ale no to jest na tyle uniwersalny kolor, na tyle ładna forma, że naprawdę taka właśnie wiosenna, że serio. No moim zdaniem to jest dobry deal, tym bardziej, że ja też miałam kiedyś na oku właśnie takie talerze, tylko szklane, czy pod talerze, szklane z tego naszego sklepu, z tego depotu, to tam kosztuje 14 euro i on jest cały biały, tylko ma taki złoty kant. A i tak wydaje mi się, że to jest dużo lepsza opcja niż takie plastikowe, które ja mam z Action. Nie wiem, czy pamiętacie, chyba na święta wtedy kupowałam, ale to już z dobre 2 albo 3 lata temu może. Właśnie z Action takie plastikowe, no nie będę ich teraz wyjmować, bo one są na samym dole. I nie pokazywałam już wczoraj. Tam Wam za chwileczkę pokażę. Nie pokazywałam już wczoraj, ale byłam też bardzo, bardzo szybko w Action i dorwałam taki set 3 świec. To już tak bardzo wiosenno, nawet letnie bym powiedziała, ale właśnie mamy ładny zielony, żółty i tutaj mamy cytrynki. Także już sobie przełożyłam, ponieważ te moje się już do końca prawie wyjechały. I co jeszcze? I zegar w kuchni. I zegar w kuchni wymieniłam też w końcu po tylu latach. Bardzo ładny. Naprawdę, jeżeli chodzi o zegary, to właśnie nawet chyba ten stary też mi się wydaje, że też mieliśmy z Action. I on był bardzo ładny, a ten jest po prostu taki perełeczka. Zobaczcie, tutaj mamy stary, czyli taki srebrny, bardzo klasyczny, a tutaj mamy ten nowy. Ileoś tylko jest niepocieszony, ponieważ trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, jak on tak wisi i światło jest zapalone na te wskazówki. No tutaj były czarne, więc był ten kontrast. Natomiast jest bardzo, bardzo ładny, naprawdę. I kosztował, żeby Was nie skłamać, niecałe 4 euro. Chyba 3,90, tak mi się wydaje. Także deal życia. Po prostu ostatnio szaleję z wyszukiwaniem dobrych rzeczy w maksymalnie niskich cenach. Kochani, czekałam na lepszą pogodę, żeby było lepsze światło, ale chyba się nie doczekam, więc no niestety w takiej wersji zapraszam Was do pokoju Leośka. No i wygląda to na ten moment właśnie tak, to znaczy jak wchodzimy, to od razu mamy tutaj mebelki, wszystkie biurko, cały pokój prezentuje się tak. Musiałam tutaj zapalić światełko, ale Wy nie widzicie dobrze tego koloru, ponieważ tutaj kamera troszeczkę mi przekłamuje. Z kolei jak zagaszę, no to w ogóle widać ten kolor na taki miętowawo, jakiś taki dziwny, a on jest bardzo ładnym, jasnym, zielonym. Takim nawet bym powiedziała bardziej cieplejszym niż chłodniejszym. Ale lecimy. Ogólnie tak. To będzie ściana tutaj z dinozaurami. Także tak to będzie wyglądało. Stoi ogromniaste łóżko, ale zobaczcie to, jest tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo przestrzeni. I co podoba mi się najbardziej, to już właśnie co wspominałam wcześniej,
czyli to, że mimo, że stoi tutaj szafa, to można ją jeszcze tam bardziej przesunąć i można postawić jeszcze jeden sekund, bo Leoś tutaj ma wszystkie cztery skrzynie, a to są skrzynie z pamiątkami dzieciaków, więc no też chciałabym, żeby to było właśnie w szafie, no a w przypadku jego pokoju to ta szafa by tam nie weszła. Tutaj mamy dwa kartony z klockami, ale to już czeka na moją bratanicę. No mamy kuchnię, która też już tak w sumie się zastanawiam, czy może ją nie oddać do przedszkola. Moja kuchnia, która była robiona też dla dzieciaków. Znaczy personalizowana, o może tak. No musowo musiał zostać oczywiście księżyc, no bo bez księżyca to nie da się spać, także tak to wygląda. Najbardziej mi się podobało, chyba zapalimy tutaj jeszcze raz, najbardziej mi się podobało, jak Leoś zobaczył te zasłony i z takim zachwytem mówi: mamo, skąd ty masz takie piękne zasłony? Ja mówię: dziecko, to są z twojego pokoju. Więc musiałam mu jeszcze pokazać, że jako niemowlaczek miał też właśnie taki pokój w klimacie safari. No i jak widać, jeszcze troszeczkę mamy tutaj tego kosmosu, tu już mamy zajączki, ale gdzieś tam mamy właśnie jeszcze jakieś takie elementy. Ja myślę, że może w przypadku akurat tych skarbonek to one tam gdzieś zostaną. No i tutaj oczywiście te plakaty, albo będę musiała coś fajnego znaleźć, albo zrobić sama. No gdzieś tutaj mam jeszcze właśnie w planach dokończyć jakby tą galerię, żeby ona właśnie była taka nieregularna, ale gdzieś tam, żeby na tej całej ścianie tutaj fajnie nam to zapełniła, żeby było jednak w miarę symetrycznie względem lewej strony i prawej strony jakby wokół telewizora, żeby on się też tak zgubił, żeby to nie był centralny punkt. No i mamy tutaj ten regał, który był chwilowo u dziewczynek, jednak potem wrócił do Leosia. No jest to taka dobra opcja, jedynie zastanawiam się nad Kalaksem, ponieważ to jest mebel, który, żeby Was nie skłamać, no będzie mieć 8 lat. To jest mebel, który przyszedł ze starego mieszkania razem z nami. No i gdzieniegdzie już tam widać, no, że to jest tylko IKEA i że to jest mebel, który chodził po prostu z pokoju, do łazienki, no on był chyba wszędzie, no może poza kuchnią. Także wolałabym, żeby właśnie było coś bardziej zabudowane, może też właśnie bardziej w czerni. No i jak widzicie, mamy tutaj właśnie moje ukochane krzesło Stokę, na które poluję też dla dziewczynek w ilości sztuk 3, a to już jest w takim wypadku spory wydatek. Natomiast nie o samym krześle chciałam powiedzieć, tylko o biurku. To jest biurko, które jest też z IKEA. Ona nazywa się Mikke, jakoś coś takiego, coś w klimacie właśnie Mikke. I to jest biurko, którego w takiej wersji, jak ja mam, nie znajdziecie. Ponieważ to jest biurko, które ja zrobiłam sama z dwóch biurek, to znaczy mieliśmy tą malutką wersję i miałam jeszcze taką bardzo dużą wersję z dwoma szufladami. No i one w standardzie ma z jednej strony jakby płytę i ja po prostu to zamieniłam. Do tego dużego biurka były dwie płyty, a w tym właśnie chciałam, żeby były te metalowe nóżki, ponieważ gdzieś nam tutaj ten taki lekko industrialny look się przewija, właśnie metalowy, jak w tym regale, tak i w tym biurku i tutaj też w tej lampie. Tam mamy właśnie czarny element metalowy na górze, no i jest ona taka goła, więc faktycznie wygląda to dosyć fajnie. No i oczywiście ma tutaj też drewno, żeby to ocieplić. Więc wydaje mi się, że naprawdę jest ten pokój ze sobą dosyć spójny. No myślę, że jak jeszcze tutaj dojdą te dinozaury na tej ścianie, o matko kochana, nie wiem ile czasu mi to zajmie, żeby to jakoś wyglądało, no ale to będzie to naprawdę nieźle wyglądać. Sypialnia, moi drodzy, wyszła w taki sposób. Co prawda to światełko mi tutaj kompletnie teraz nie pasuje i na pewno nie będziecie widzieć tego koloru. Natomiast no już musiałam tutaj dodać granat, bo już mi było za jasno. Ten kolor po prostu wyszedł taki piaskowy. Ja może zrobię to tak. Może to będzie bardziej... Nie, absolutnie. Ani tak, ani tak nie widać. Natomiast jakby cała sypialnia też mi się podoba, bo wszystko tutaj ma swoje miejsce, tak jak mówiłam. Przez to, że nie ma tutaj żadnych kątów, to można było tutaj podziałać. Także tak to wygląda. Na razie mamy tutaj takie gołe ściany, ale to też dlatego, że coś mam w planie tam dać. I jak widzicie, znikły nam lamele z
Stąd i lamele pojawiły się w salonie. Także troszkę tych zmian było teraz. No ale muszę przyznać, że naprawdę jestem zadowolona z tego efektu. Więc jak dla mnie ta metamorfoza to jest takie win-win. Każdy wygrał, każdemu odpowiada to, jak to wszystko teraz wygląda, więc też dobrze. No i tak jak już wspominałam właśnie wcześniej, ogromnym plusem jest to, że Leoś przestał się w nocy wybudzać. Jest to niesamowita różnica, więc dla mnie jest to też bardzo, bardzo ważne. Przede wszystkim on się budzi z większym niż zazwyczaj humorem, bo też bywało z tym różnie, ale ogólnie faktycznie tak jak zasypia, to bardzo rzadko się zdarzy, żeby gdzieś tam w nocy się przebudził czy coś, więc to jest super i było to naprawdę wszystko tego warte. Tylko tak jak mówię, zostały jeszcze takie wisienki teraz tylko do porobienia, żeby to wszystko tak wyglądało picuś glancuś po prostu. Ale ogólnie myślę, że jak na weekendowy projekt, no dwuweekendowy powiedzmy, to jest naprawdę świetnie. Podoba Ci się pokój? Tak. A kolor? Też. No nie ten szary jeszcze nie, a ten zielony podoba Ci się? Tak. Tak? Ja jestem małym babykiem. Jesteś małym babykiem? To ja może łóżeczko Ci tutaj powinnam kupić takie nie. Dla małych dzieci. Nie, bo ja jestem moim łóżeczkiem małym. A Ty jesteś tutaj małym łóżeczko. Oj, leluzieński. Ja Cię tam pójdam. Bujasz się? Za chwilę się tak bujniesz, że spadniesz na dół, wiesz? Nie, bo zobaczcie, to mam dla mnie. Nie piszcz! Łobuzie. Mama! Co? Czemu to by padło tak? Gdzie pomóc? Oj, koleś. Podoba Ci się pokój? Tak. To kiedy malujemy dinozaury? Nigdy? Mnie by to pozywało. To nie pomalujemy. Nie pomalujemy? Okej. Okay.